Wyglądają, jakby pochodziły z koszmarów. Nie ma dowodów na to, że istnieją, ale historie na ich temat przekazywane z pokolenia na pokolenie brzmią, jakby były prawdziwe. Które stworzenie to twoje ulubione? Pewnie jako pierwsza myśl przychodzi ci Wielka Stopa. Ta gigantyczna kreatura przypomina małpę i podobno pozostawia za sobą ogromne odciski stóp i inne ślady, sprawiając, że mieszkańcy północno-zachodniego wybrzeża zastanawiają się, czy naprawdę istnieje. Jest tak popularna, że legendy zaczęły również krążyć o podobnych do niej bestiach. Weźmy na przykład potwora z Mogollon, który czasami nazywany jest również Wielką Stopą z Arizony. To tajemnicze stworzenie sięgające 4,5 metra z wielkimi czerwonymi oczami widziano w okolicy Mogollon Rim. Według opowieści jego ciało, z wyjątkiem twarzy, klatki piersiowej, stóp i dłoni, jest pokryte rdzawo-brązowymi lub czarnymi włosami. Potrafi naśladować kojoty, ptaki i inne dzikie zwierzęta, wydając z siebie przy tym dziwaczne gwizdy. Ten potwór ma w zwyczaju odwiedzanie obozowisk po zapadnięciu zmroku. Buduje gniazda z gałązek, sosnowych igieł i liści. Jeśli znajdziesz się na tym terenie i ktoś z ukrycia zacznie rzucać w ciebie kamieniami, możesz założyć, że to potwór z Mogollon. Stworzenie to jest wszystkożerne, co oznacza, że zadowoli się zarówno roślinami, jak i innymi zwierzętami. Woli polować w nocy, czając się na niewinne ofiary w lesie. Urajuli to mityczne stworzenie wysokie na 3 metry, które według opowieści zamieszkuje południowo-zachodnie zalesione części Alaski. Ta ogromna bestia jest znana z niesamowicie długich kończyn. Według legend jej chude ręce są tak długie, że sięgają do kostek. Stworzenie jest pokryte grubym futrem z wyjątkiem twarzy, z której wyglądają dziwaczne świecące ślepia. Legenda głosi, że urajuli używają świecących oczu do hipnotyzowania swoich ofiar. Na szczęście nie dotyczy to ludzi, bo według doniesień stworzenia te preferują jelenie. Są znane ze swego życzliwego nastawienia do ludzi. Niektórzy twierdzą, że urajuli to tak naprawdę odmiana Wielkiej Stopy. Wendigo to przerażające stworzenie, które według doniesień zamieszkuje północne lasy Kanady i Stanów Zjednoczonych, nieustannie poszukując zaginionych wędrowców. Jak głoszą opowieści, Wendigo w przeszłości był zagubionym łowcą. Pod wpływem mroźnej pogody zmienił się w przerażającą bestię sięgającą 4,5 metra, której wysuszona skóra jest ciasno naciągnięta na duże, wystające kości. Historie na temat tego stworzenia zaczęły krążyć w XX wieku. Ludzie donoszą, że w trakcie długich zim Wendigo przemierza lasy w poszukiwaniu zaginionych ludzi, których można porwać w ciemności. Potwór z Lake Worth to straszne stworzenie, które jest w połowie człowiekiem, a w połowie kozą. Sięga 2 metrów i jest tak silne, że potrafi miotać oponami samochodowymi niczym plastikowymi zarodkami. W najgorszym przypadku może pojawić się w ciemności skacząc z czubków drzew i z pełną mocą lądując na maskach przejeżdżających samochodów. Właśnie taką historię opowiadali ludzie, którzy jako pierwsi donieśli o jego istnieniu. Lake Worth znajduje się na zachód od Dallas i na wschód od Fort Worth. Po środku tego mistycznego jeziora znajduje się masa lądowa zwana Greer Island. Według legend to tutaj mieszka straszny potwór, który czasami nazywany jest odpowiedzią Fort Worth na Wielką Stopę. To również tutaj udają się sceptycy i poszukiwacze wrażeń, aby sprawdzić, czy legendy są prawdziwe. Czai się w ciemności, obserwując otoczenie strasznymi czerwonymi ślepiami. Poznajcie Mothmana, humanoida, którego podobno widziano w latach 60. XX wieku w Point Pleasant w Virginii Zachodniej. Pewnej zimnej listopadowej nocy w 1966 roku dwie pary zgłosiły się na policję, twierdząc, że widziały wielkie, szare stworzenie ze świecącymi czerwonymi oczami. Przypominało człowieka i miało skrzydła o szerokości 3 metrów. W ciągu kilku kolejnych dni coraz więcej osób widziało wspomniane stworzenie. Później biolog z Uniwersytetu Virginii Zachodniej powiedział reporterom, że opisy tajemniczej bestii pasują do żurawia kanadyjskiego. W
Ptak ten jest niemal równie wysoki co człowiek. Jego skrzydła mają szerokość 2 metrów i ma czerwone obwódki wokół oczu. Być może gigantyczny ptak zboczył ze swojej trasy migracyjnej, dając początek tym opowieściom. A może nie. Nocni pełzacze z Fresno. Jak na potwory, stworzenia te nie są wysokie. Sięgają 1,5 metra. Górna część ich ciała jest dość mała, co nadrabiają długimi nogami. Stworzenia te, jak dotąd, podobno dostrzeżono 2-krotnie. Po raz pierwszy we Fresno w stanie Kalifornia, a po raz drugi w Parku Narodowym Yosemite. W obu przypadkach nagrano filmy słabej jakości, więc dostrzeżenie szczegółów nie jest łatwe. Uważa się, że stworzenia te są chude, białe i nie posiadają rąk, a przynajmniej, że ich kończyny górne są niewidoczne. Poza tym mają dość krótkie nogi przypominające szczudła. Wiecie, co to jest Slide Rock Boulder? Mówi się, że stworzenie to kryje się gdzieś w górach w Colorado. Mówiąc bardziej szczegółowo, w górze Lizard Head, która znajduje się rzut kamieniem na północny zachód od Telluride. Stworzenie to swego rodzaju lądowy lewiatan. Ten górski wieloryb ostrożnie obserwuje swoje otoczenie ze szczytu Lizard Head, wykorzystując do tego perliste ślepia. Zwisa z góry, podczas gdy jego podzielony ogon z kleszczami jest skierowany do dołu. Gdy ktoś wkroczy na jej terytorium, bestia natychmiast unosi płetwę ogonową i zsuwa się z góry, szeroko otwierając szczękę pełną ostrych jak brzytwa zębów. Pożera wszystko, co ma przed sobą, włączając w to górników, zagubionych turystów i drwali. Przemieszcza się między drzewami, niszcząc wszystkie stworzenia na swojej drodze i dzieje się tak od ponad 100 lat, a przynajmniej tak głosi legenda. Wow. Jak dla mnie to najbardziej przerażające stworzenie do tej pory. Altamaha. Gdzieś w południowo-wschodniej części stanu Georgia, nieopodal ujścia rzeki Altamaha, znajduje się syczący potwór morski. Altamaha to jedna z największych rzek Georgii, która spływa do Oceanu Atlantyckiego. Cały obszar otaczający wspomnianą rzekę jest pełen małych wysepek, kanałów, rowów, sadzawek, bagien i starych pól ryżowych. Idealne miejsce dla potwora, nie sądzisz? Legenda głosi, że to nietypowe stworzenie ma rybie ciało oraz grzbiet z kości. Dzięki przednim płetwom pływa podobnie do delfina. Jego pysk przypomina łeb krokodyla, ma ogromne ostre zęby i duże wystające oczy. Bestia jest zielona lub szara, ma biało-żółte ubarwienie na brzuchu i blisko 9 metrów długości. Nie istnieją dowody fizyczne potwierdzające istnienie Altamaha, ale legendy na temat syczącej i ryczącej bestii przypominającej węża krążą od wieków. Potwór z Loch Ness, którego pieszczotliwie nazywamy Nessie. Mity na jego temat sięgają zamierzchłych czasów. Krążyły już pośród starożytnych mieszkańców Szkocji, których nazywamy Piktami. Legenda zyskała na popularności w latach 30. XX wieku. Wtedy to zakończono budowę drogi obok jeziora Loch Ness, dzięki czemu widok na akwen stał się lepszy. W kwietniu 1933 roku pewna para zauważyła duże zwierzę, które porównano do prehistorycznego smoka. Większość ludzi wyobraża sobie Nessie jako plejozaura, czyli wodnego dinozaura. Bestia szybko przecięła drogę kilku samochodów, po czym zniknęła pod powierzchnią wody. Później, w tym samym roku, naukowcy odnaleźli wielkie ślady stóp. Uznali, że należały do delikatnie stąpającego stworzenia o długości 6 metrów. Następnie ustalono, że ślady przypominają te pozostawiane przez hipopotama. Poza tym naukowcy uznali, że w jeziorze nie występuje dostatecznie dużo pożywienia, aby mógł je zamieszkiwać tak duży drapieżnik. W łańcuchu pokarmowym nie ma wystarczająco dużo zwierząt, by mógł się nimi żywić. Jednak legenda na temat tego stworzenia przetrwała i wielu ludzi na całym świecie zastanawia się, co kryje się w mrocznych, nieprzeniknionych odmętach jeziora Loch Ness.